Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Prison Architect Escape Mode. Czekałem, aż wrzucicie jakieś projekty i okazało się, że ktoś nawet wrzucił projekt. Co prawda jest tylko jeden na całym warsztacie Steama, napisany z napisem, powiedzmy, Gilathis, tak, czyli z moim nickiem. I widzicie w tej chwili, jak się przekonkretnie mój nick, bo część z was niestety myli troszeczkę mój nick, więc jeśli ktoś chce wrzucić jeszcze na workshopa, ma okazję, bo w momencie, kiedy zrobię kilka takich mapek i nie będzie żadnych, powiedzmy, dodatkowych z moim nickiem, to będziemy przełączać się tak jakby na drugi sezon i będziemy budować drugie więzienie. Jeśli chodzi o to, jest to więzienie, które zostało nazwane Gilathis, więzienie Woodland i jest to obligowane przez użytkownika Postman Vac. Zobaczymy, jak to wyjdzie, będziemy sobie odtwarzali i będziemy jechać. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Widzę, że jest woda. Nie wiem, czy jest to na swego rodzaju modach jakoś zrobione, czy coś. Ale już widzę pierwsze problemy, czyli będą strażnicy strzelbami, z karabinami, czy czymkolwiek, którzy będą nam bardzo przeszkadzali. To nie będzie na pewno przyjemne. Ja troszeczkę to przyspieszę, bo nie czuję potrzeby. Widzę, że na razie naprawdę schludnie w miarę zrobione jest to więzienie. Sporo przejść, sporo drzwi jakby co. Ja już zaczynam wzrokiem powoli zapamiętywać, co muszę zrobić, gdzie muszę się dostać. Tym razem jesteśmy Dainerem. Okej. I widzę, że głównie są tutaj porobione drzwi takie więzienne, albo głównie są drzwi dla personelu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I już myślę nad podkopem w tej chwili. Ja oczywiście będę starał się robić różne rzeczy. Jeszcze chciałbym zrobić na pewno kiedyś coś takiego jak ucieczkę wszystkich więźniów, czyli żeby naprawdę działy się różne rzeczy. Ale już widzę w tej chwili strażników, którzy mają paralizatory, i widzę strażników z karabinami, co mnie nie cieszy. A to sobie jeszcze bardziej przyspieszymy, bo zanim nas przebiorą, rozbiorą, to troszeczkę to niestety zajmie, a musimy troszeczkę połazić po więzieniu, żeby zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. Będę starał się oczywiście wstawiać odcinki normalnie, niestety nie zawsze jest to możliwe, bo czasami wychodzą troszeczkę dłuższe te odcinki i tak dalej. Zobaczymy, jak teraz to wyjdzie. Dobra, tego ubrali, zabierze mnie ktoś, dobra, nareszcie. Okej, na spokojnie. Tutaj jest lecznica, kostnica, tu jest pokój spotkań, zwolnienia warunkowe, dobra. Ciekaw jestem, czy w sumie możemy doczekać się zwolnienia warunkowego, czy nie za bardzo. Dobrze, tu jest ogólnie dużo miejsca i jest jeden strażnik. Uuu, tutaj są już nawet osoby z takim, no, naprawdę sporym poziomem zagrożenia, tak jak tutaj chociażby jest. Dobra, tu jest kaplica, tu jest duża stołówka i tu jest sektor z celami. Ja mam gdzieś na górze swoją celę. Ty mnie wprowadzasz tędy, okej. Widzę, że ogólnie przy celach nie chodzi dużo osób, a jeśli pod prysznicami ktoś chodzi, dobra. Ktoś jest pod prysznicami, już myślałem, że nikt nie łazi pod prysznicami, ale cieszy mnie, że jest mało ludzi tutaj. W sumie, to już się zastanawiam, tu jest podwójny mur. Ja bym chciał się kopać do góry. To jest coś, co chciałbym zrealizować, ale na chwilę obecną musimy się przejść. W sumie to chodźmy na podwójnym trybie, bo chciałbym zobaczyć. Dobra, tu są toalety, tu są zwykłe te prysznice. Okej, tu trochę ludzi siedzi, z psychologiem się uczą. Czy ktoś mi tu otworzy drzwi? Byłoby miło. O, dobra, przyjdzie. Dzięki. I to jest w ogóle chyba automatyczna blokada. Tutaj mamy izolatki. Czy mógłbym się gdzieś dostać do takiego fajnego sektoru? Nie, nie musisz mi otwierać, spokojnie. Dainer na razie sobie idzie. Tu są biura. Dobra, tu są biura. Tu jest gościu z kara... A, dobra, tu jest woda. Nieważne. Tu mógłbym przez drzwi ewentualnie przejść, jakbym miał klucze. Tutaj łażą i pilnują tych ludzi, to nie. Muszę znaleźć takie naprawdę braki w tym więzieniu. Ja może nie jestem najlepszym graczem, ale mam nadzieję, że chociaż moja spostrzegawczość będzie całkiem niezła. Dobra, czy ja mógłbym... O, dzięki. Nie chcę się spalić żywcem. O, dobra, otwórz mi. Otworzy mi ktoś? Otworzy mi ktoś, czy coś? Dobra, zaraz spłonie tu trochę rzeczy. Niestety mam nadzieję, że ja nie spłonę z tym wszystkim. Mam tu jakąś broń, coś? Okej, robi się nieciekawie.
YOLO. Dobra. Udało mi się przejść. Jak tylko zobaczę wieżyczkę. O nie. Ała. No i jestem nieprzytomny. Są strażnicy na wieżyczkach. Dobra, ale może mi nie zabiorą tego. Dobra, pomijmy karę, bo troszeczkę będzie trwało, zanim nas tam zaniosą i tak dalej. Nie mamy punktów. Ale coś udało nam się zniszczyć. To jest plus. Dobra, tu ktoś niech otworzy, bo ja muszę się dostać na dół. Bo chciałbym się dostać na dół, zobaczyć, czy to rzeczywiście jest dalej spalone. Widzę, że sporo jest tych sekcji z więzieniem. Gdzie ja to jarałem? Tutaj? Nie, na prawo bardziej to jarałem wszystko. I rzeczywiście jest... O, jest gościu z karabinem. Ciekaw jestem, czy jak się tu dostanę... Naprawdę jestem ciekaw. Tu mogę chodzić jeszcze, tu nie ma... O, no nie. Czyli tu nie mogę chodzić, dobra. Pomiń kary. W takim razie. Muszę się dostać do miejsca, gdzie... O, to czemu... O, już jestem na bardziej strzeżonym bloku, dobra. Do egzekucji, okej. Dobra, a spróbujmy... Nie, no, jego nie załatwię, nie mam na razie na tyle punktów. Czy ktoś otworzy te drzwi w ogóle? Czy nie będę zbytnio dobra? Ktoś otworzy. Warsztat? Ktoś pilnuje w warsztacie? Ktoś pilnuje w warsztacie, nie chcę tam iść w takim razie. W kuchni. Pytanie, czy ktoś będzie w kuchni pilnował? To jest naprawdę dobra zagwostka. Tutaj też ktoś stacjonuje. Tu nikogo nie ma. O, dobra, jest pierwszy pomysł. Bo mogę zwinąć nożyczki, dobra. Jest pierwszy pomysł, mogę zwinąć nożyczki. I teraz mógłbym się dostać do kogoś, gdzie mógłbym kogoś zaszlachtować. Gdzie swoje biuro mają robotnicy? Muszę pójść za jakimś robotnikiem. Tu jest robotnik i ty pójdziesz w lewo czy w prawo? Tam jest plantacja drzew. Dobra, muszę gdzieś schować nożyczki. Nie mam za bardzo gdzie. Pójdę, schowam sobie tutaj w celi. Jak ktoś otworzy. Dobra, dobra, bijmy się z nimi. Coś tam ogarniemy. Okej, to tyle, co nam się udało zrobić. Nabiliśmy sobie mało punktów, ale udało mi się schować nożyczki, dobra. O, już jesteśmy na najwyższym zagrożeniu. Dobra, dzięki. Teraz tak, ja sobie stąd spadam, już mnie nie ma. O, teraz mam inną celę. Dobra, jeszcze inną. Tam idą ci. I teraz tak, mamy dzień wolny, czas wolny mam w tej chwili. Przynajmniej teoretycznie. Czy dam radę znowu coś ukraść stąd? Dobrze, to jest dział pocztowy, ale tu nic nie ma. Muszę pójść do sklepu, czy do sklepu się dostanę? Chyba nie. Dobra, jakby tu ktoś szedł. Dobra, dawać, otwierać. Okej. O nie, dobra, tu jest dodatkowy mur. Tu jest dodatkowy mur. A co? He? Jakieś kulki we mnie leciały, nie rozumiem. Dobra. Widzę, że może być ciekawie. Ktoś naprawdę nieźle rozkminił. Ktoś nieźle rozkminił. Dobra, puścicie mnie czy coś? Dobra, dzięki. Okej, w takim razie idę po nożyczki, albo tu coś po... O, tu się wchodzi. Coś mogę popsuć. O, dobra, to już wiem, o co chodzi z dużym sektorem na to. O, to jest zawsze dobre miejsce do rozwalania czegokolwiek. To jest zawsze dobre miejsce do rozwalania. Pytanie, czy ktoś siedzi? Zakładam, że ktoś tu siedzi. I to już jest problem swego rodzaju. Tutaj na pewno będzie mógł mnie dorwać się do mnie w sumie strzelec. Tutaj nie za... A jakbym się dostał do kuchni? Czy jestem w stanie w ogóle to zrobić? Okej. O nie. Ała, trafił mnie przez... No tak się nie robi, no. I to jest dobre więzienie. To jest więzienie, gdzie ja naprawdę mam rozkminę. Co ja mam zrobić ze sobą?
Bo tu są wszędzie strażnicy, wszystko jest tak zbudowane, zabudowane. Aha, dobra, paskami są oznaczone rzeczywiście sektory, na które nie mogę wchodzić. Jestem gałganem i nie zwróciłem uwagi. Czy tu ktoś chodzi? Stacjonuje jeden policjant. A, i tu są też sektory, na które nie mogę wchodzić, dlatego się na mnie rzucili. Okej, chodźmy na dział pocztowy, bo na dziale pocztowym mogłem nożyczki znaleźć. I są nożyczki rzeczywiście, dobra. Zwiniemy nożyczki i spróbujemy kogoś zaszlachtować w jego celi. Dostać się na jakiś odpowiedni dział, gdzie będziemy mogli coś takiego wykonać. Taką krótką asasynację. Pójdziemy, zabijemy i uciekamy. I nas nie ma tam. Muszę też uważać, żeby nie... Okej, tu jest dla strażników. I tu są drzwi do przejścia. Jeśli miałbym klucze, to mógłbym coś zdziałać. Więc tak, tu są cele. Nie mam niestety zbytnio punktów reputacji. Śmiertelnie głośno, bo mógłbym zabić człowieka jednym ciosem. Mocny sierpowy. Okej. Okej, i zdolny w walce. Dobra, tu w su... Nie, nie. O Jezus. No nie, 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 nie. Nie to zrobiłem. Nie to zrobiłem. Chciałem zejść na dół, nie zauważyłem tych kratek. Dobra. Nie wiem, co ja mam z tą zrobić. Mamy czas wolny. Znowu nie mam broni, bo znowu musiałem jak gałgan wleźć. Tu jest stołówka. Tu mogę wchodzić. Aha, dobra, tu jest stołówka. Ale tu dopiero przyniosą jedzenie. Okej. To jest tak zrobione. Kurde, to jest ciężkie i to nie jest coś, co zrobię w moment. Tu nie ma nic. Nic totalnie. A może tutaj coś będzie. Tu się dam radę, tu jest też strażnik. A co, schowek na produkty, tak? W schowku na produkty coś będzie. Nawet tu nie wejdę, bo nikt mnie tu nie wpuści. Co ja mam ze sobą zrobić? To jest dobre pytanie. Mam 0 punktów i nie mam zbytnio jak ich zdobyć. Pójdę jeszcze raz tutaj, może uda się cokolwiek załatwić, kogoś załatwić. Nożyczki, coś tego. Nie? Trudno. Warsztat. W warsztacie zapewne coś dam radę zrobić. Kurde, jest po 2 strażników w każdym warsztacie. Ja nie wiem, co ja mam zrobić ze sobą. Dobra, tam są kamery. Tu jest wyjście. Tu jest egzekucja i są 2 cele. Tu mógłbym coś zdziać. Nie mam na razie zbytnio pomysłu, co ja w ogóle mam ze sobą zrobić, naprawdę. Dobra, tu jest kuchnia. Na razie wszystko zapamiętuję mniej więcej. Czy ty mnie wpuścisz tu? Dzięki. Chyba z tego nic nie mogę zbytnio ukraść. Nie jestem w stanie nic stąd ukraść. To musisz nam otworzyć, mój drogi. Czy moja droga? Ciężko mi stwierdzić. Czy tu jakaś broń, coś? Nie mam nic, czym mógłbym kogoś załatwić. Tu są dalej moje nożyczki. Trochę w słabym miejscu je schowałem. Nie ukrywam. Dobra, przejdziemy się jeszcze dalej. Bo tu widzę, że na razie jest sporo miejsc. Zrobiłbym jakiś podkop, ale nie mam też czym. Na początku miałem fajne miejsce, a teraz to tak ciężko. Tu jakbym się przekopał. O, to byłoby fenomenalnie. Jakbym mógł się na lewą stronę przekopać. Kurde, tu są... A ja tu mogę wchodzić, tak? Okej. Zabrali mnie. A nie mogę pominąć tego, jak mnie odprowadza. I ty możesz mnie przeprowadzać przez te sektory, no spoko. Czyli musimy po prostu noc pomijać. Ja naprawdę nie mam pomysłu, co ja mam tu zrobić. Mogę pójść, chyba spróbuję tak zrobić, że tutaj te wszystkie ławki, które tu stoją, spróbuję jakoś chociaż trochę poniszczyć, bo ja nie widzę niczegokolwiek, co ja mogę tu jeszcze zrobić. Ja nie wiem, co tu jeszcze mogę zrobić. Mogę spróbować zrobić właśnie, sprowokować resztę ludzi. Co jest, spanie? A mieliśmy spać przez noc, a nie? Dobra, już. Mogę spróbować sprowokować ludzi, żeby walczyli sobie troszeczkę ze mną. Otworzy mi to ktoś, czy nie? Dzięki. To spróbuję porozwalać trochę. Jakoś tak, nie wiem. Ale mnie zaraz trafi, czuję.
Ale cały czas się poruszam. Dobra, jest, 10 punktów. Czyli tak, w ten sposób mogę to robić. Okej, okay, w jakikolwiek sposób, cokolwiek zrobimy. Przez tak, śmiertelnie groźny. Do wszystkiego po punkciku. I robimy to samo. A, oni mają wszyscy paralizatory. I to jest mój największy problem. Dużo czasu mija w ogóle na naszą karę? Nie, właściwie w ogóle nie mija czas. I znowu możemy dodać troszeczkę punktów. Możemy dodać na przykład w wytrzymałość. W ten sposób możemy cokolwiek zrobić. Zaraz spróbuję się dostać jeszcze do innych miejsc. Dobra. Ale mnie tutaj obijają, ale mnie obili, ale udało mi się sporo punktów zdobyć, było warto. Było warto, dobra. Mam 10 punktów, jest to zawsze coś, czy ktoś tutaj będzie na przykład? Mógłbym spróbować ciebie załatwić. Dobra. Dobra, udało się coś zrealizować. Troszeczkę ich będę powoli wybijał. No, poszedł tutaj przeszukiwać, spoko. Jest was tu teraz trzech, więc muszę pójść od innej strony. Muszę... Dobra, tu jest trochę tych ludzi, których być może będę w stanie namówić. Dobra, dołączycie do mnie, spoko. Czwórkę, okej. Dobra, i chodźcie za mną. Spróbujemy coś zrobić w tym więzieniu w końcu. Niech was tylko wypuszczą, okej? Co możemy zrobić tak właściwie? Moglibyśmy się przejść i kogoś załatwić. Ile kosztuje mnie kolejny? 9, dobra. Chodźmy zrobić tu masakrę. Dobra, porozwalajmy wszystko, co się da. Dobra, dało się jakkolwiek. Okej, jeszcze się tutaj bawimy trochę. Okej, wszyscy pozałatwiani. O, dwóch martwych. Dobra, po minikary w takim razie. Udało nam się zdobyć trochę punktów. Robinson, już go usuń, tego też usuń, dobra. Tobie musimy dodać punkty jakieś. Na razie mój podstawowy musi dostawać punkty. I mógłby się z wami bić, ale nie ma sensu. Myślę, że do mnie idzie. Po co idziesz do izolatki? Aha, dobra, idziesz po niego. Właśnie, tu są jeszcze cele. Mógłbym tu może kogoś jeszcze załatwić. Czy ja się mam gdzie stąd kopać? W dół. Wow, i tu jest świetne miejsce do kopania. Dobra, spróbujmy zrealizować po części taki plan. Jeszcze mam Olmonda, który niedaleko jest mnie, więc również moglibyśmy coś takiego ogarnąć. Chodźmy po coś do kopania. Być może uda mi się to zrobić nawet w tym odcinku. Robię tutaj część rzeczy takich... O, okej, okay, spoko. Robię część rzeczy tutaj takich po to, żeby móc jak najszybciej stąd po prostu zwiać. Serio, nie ma żadnych nożyczek. Gdzie ja jeszcze mogę się dostać, żeby coś zdobyć? Tu są wykrywacze. Tu mógłbym coś ewentualnie zdobyć. Nie, tu chyba tak nie zdobędę, bo do jedzenia nie dostaję. Nic nie wezmę, dobra. Co wezmę więcej i skąd? Tutaj nic, tam nic. Dobra, reputacja na razie niech się schowa. Tutaj też nie ma nic. Tu się przejdę troszeczkę naokoło. Zobaczę, czy jeszcze jest jakieś miejsce, jest jakieś... jakaś możliwość przejścia. Tutaj nic. Potrzebuję narzędzi do kopania. Jak będę miał narzędzia do kopania, będzie już luz. Niestety nie mogę się chyba za nikogo przebrać. Dział pocztowy. Tu myślę, że coś mogłoby być. Ktoś mi to otworzy? Dobra, ty mi otworzysz, dzięki. Czy na dziale pocztowym coś będzie? Nie. Dobra, ktoś mi musi to otworzyć. Teraz muszę sobie poczekać. No. Strażnik, ej, strażnik. Tak to jest, jak się władowałem do działu pocztowego. Dobra, dzięki, w końcu. Idziemy jeszcze raz tutaj, w sumie do tego miejsca. O! Dobra, są narzędzia do kopania w końcu jakieś. Cokolwiek.
Więc teraz tak, spadamy jak najszybciej do bazy. W sumie do swojego, tutaj jakby to powiedzieć, łoża, czy cokolwiek. Aha, musimy górą wejść, no tak. Otwórz mi to, dzięki. Teraz tak, muszę się tu dostać. I muszę zrobić to powoli. Dobra, niech się teraz wszystko ładnie przyciemni. Okej, schowajcie się strażnicy. Siu. I tu się kopiemy na trójce. Dobra. Myk, myk, myk. Powoli, powoli, dobra. I teraz jedynka. Przełączamy się na Almonda. Almond, chodź, zobaczymy, czy złapali nas, czy coś. Nie ma tu nikogo zbytnio, nie no, jest dwóch strażników. Oj, ten już sobie sam wyszedł, dobra, to jest spoko. Nie ma w takim razie problemu, to ktoś mi niech tylko otworzy drzwi. Muszę poczekać sobie, przyspieszyć to troszeczkę. Niestety to otwieranie drzwi jest momentami męczące. Okej, ty nam, to tu nam pootwierasz, bardzo ładnie. Oni będą nam przeszukiwać cele, kiedy zrobimy coś złego. W takim razie nie planuję na razie, bo mam trochę rzeczy. Okej, no cześć, tutaj fajnie. Czy coś mogę zwinąć? Nie, to idę sobie stąd. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? W tą stronę już nie pójdę, bo tam są cele. Tutaj tak samo. Czy tu są... Na prawo ode mnie coś jeszcze może być w sumie. Tutaj też wejdę, bo nie mam nic przy sobie takiego. Tu jestem w stanie jeszcze coś ogarnąć. Strzykawka. No nie, to nie jest coś, co mnie interesowało. Jakaś trucizna, to też nie jest coś, co mnie interesowało. Tu już nic nie zrobię. W kostnicy raczej nie znajdę żadnych fantów. Jak się tutaj dostać? A, to jest pokój socjalny. Dobra, nieważne w takim razie. Czyli właściwie widzę jedno wyjście na chwilę obecną. Jest to właśnie branie typowo nożyczek stamtąd. Dobra, zrobimy to zaraz. Zaraz to zrobimy. Troszeczkę przyspieszymy tą całą robotę. Dobra. Nie ma na razie nic, więc tak, ty sobie wychodź. I ty spróbujesz kogoś załatwić może. Wszędzie jest po dwóch, może być ciężko. Ty nie masz też żadnej broni, niczego. Żeby tak do mnie nie strzelali zbytnio. Schowek na środki właśnie, czy tu coś... Okej. Szczotkę jakąś ukradłem. I tu coś jeszcze było. Trucizna. Bijemy się wszyscy, okej. Pomijamy karę. Teraz tak, zabrali mu to, tak, zabrali mu to, dobra. Ty jesteś w swojej celi. Przyspieszmy to. Już mam dwa miejsca, skąd mogę brać bronię i to mnie cieszy. Okej, jego nie przeszukali. No tak, bo oni nie wiedzą, że my jesteśmy w gangu, czy cokolwiek takiego. Teraz tak, proszę mi to otworzyć. Dobra. Ty masz mopka. Tu nie wiem, pewnie będzie wyczyszczone, zgaduję. Nie. Dobra. I już sobie stąd idziemy, tylko mi otwórzcie, dzięki. I teraz powinienem dać radę, jeśli oczywiście będą tam jeszcze nożyczki. To będzie o wiele łatwiej. Jeśli mógłbym się dostać i ukraść coś, to byłoby jeszcze... Dobra, są nożyczki, bardzo fajnie. Okej, i spadamy stąd. Przez co mamy kolejne chyba 6 pól ogarniętych. W prawo, prawo. Tylko teraz jeszcze muszę sobie wyliczyć, ile pól się muszę od swojej celi w dół wkopać. W dół, dużo. Dużo kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
W sumie do samego końca się muszę kopać. No to troszeczkę roboty będzie. Co to za... tego... A, on poszedł do pracy, spoko. Nie wiem, gdzie on pracuje, ale to zaraz ogarniemy. Dobra, teraz tak. Czas... Mówiliście też, że mogę się przełączyć teoretycznie tutaj. I nie będzie problemu, fakt, ktoś tu się z kimś bił w ogóle. I on będzie sobie sam kopał. Więc nie wiem. Ja w tym czasie Almondem się przejdę i zobaczę, czy jest więcej jakiejś broni, czy czegoś, co mógłbym sobie zgarnąć. Nie sądzę, szczerze mówiąc, że coś będzie właśnie. Diner. Okej, okay. Teraz tak. Czy to jest do kopania w ogóle? Nie, to jest tylko do obrażeń. Musimy sobie troszeczkę pokopać. I w ten sposób będę musiał się kopać. I kopać. I tak cały czas. Almond, gdzie jesteś? Nie wiem w sumie, czy mogę wyjść. O, mogę się przełączyć i on sam wyjdzie i nie mam problemu. Dobra, to jest fajne. Tu widzę jakieś łuski, które poleciały. No i tak będę musiał to robić, więc usłyszymy się w momencie, kiedy już troszeczkę sobie tego wykopię, jakby nie patrzeć. Ej, witam was chwilę później. Niestety był mały problem i okazało się, że odkryli moje, powiedzmy, chęci kopania się i niestety nie wyszło to totalnie. Więc w tym momencie mój plan jest taki, żeby zrobić po prostu jak największą anarchię i wszystkich pozałatwiać jak tylko idzie. Czy mi to wyjdzie, czy mi to nie wyjdzie, nie wiem. Zobaczymy. Chciałem to robić gdzieś, gdzie nie ma psa. I chciałem zacząć od w ogóle strażników. Jestem w stanie zrobić tak, że kogoś załatwię na hita. I bardzo chciałbym to zrealizować. A, no i niestety. Udało mi się zdobyć 3 punkty, to jest tyle co nic. Muszę też brać ze sobą ludzi. Bo inaczej nic nie zrobię. Dobra. Jest niestety dużo strażników, więc musimy sporo ludzi rekrutować. Dobra, mamy 4 punkty, więc możemy kogoś nowego sobie zwerbować. Dobra, i kolejny kosztuje 4 punkty, więc my sobie wychodzimy w tym momencie i będziemy po prostu po kolei wszystkich wybijać, jak to tylko idzie. Moim planem jest nie tędy, gdzieś tu inne było takie wyjście fajne, gdzie w sumie tylko potrzebowałem 2 przejść. Tu, nie tu. Muszę sobie znaleźć to miejsce, gdzie ja mogłem się tak śmiało wydostać. Tu chyba na górze to było w ogóle. To chyba było tu na górze. Tu się mogłem przedostać na górę, na plantację. I za plantacją można było przejść, więc musielibyśmy dostać się tutaj i załatwić strażnika. Spowolnić wszystko. Dobra. Zwinąć to, dobra, idziemy. W tym momencie. Dobra, spróbujmy coś zrealizować. Cokolwiek, pokój socjalny. O, nie przejdziemy tu. Nie, nie, wziąłem zapalniczkę, o nie. Dobra, tu wejdziemy. O nie. Zostałem zamknięty. Podpalę tu coś w ogóle? Dobra. Otwórzcie, 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 otwórzcie. Almond, bij się z nimi. Dobra. Oni są niestety słabi strasznie. Na razie robię mu tyle co nic. Dobra. On tu widzi, ja mogę mu sam trochę naklepać. Dobra. I ja spróbuję tu zdobyć trochę punktów. Dobra. Okej, spróbujemy trochę punktów tu nałapać. Cokolwiek zrobić, coś zrealizować. Dobra. Spróbujemy tu dużo punktów złapać. Dobra. Tutaj różni ludzie będą sobie przechodzić, my będziemy ich załatwiać. Dobra, bardzo ładnie. Z tej pałki.
Dobra. Bardzo ładnie. I udało się nawet w takim więzieniu ogarnąć. Jak tylko będziecie wychodzić za rogu. Ała. Jestem capnięty. Bardzo ładnie. 150 punktów. Ja nic więcej nie potrzebuję na chwilę obecną. Pięknie. Fenomenalnie to po prostu poszło. To teraz tak. Mogę powerbować ludzi. Co mamy? Aha, czas do celi. Okej. Niech będzie. Dajcie mnie do celi. I spróbujemy to zrobić w sposób spanie. Aha, jeszcze nie jest czas na spanie. Musimy poczekać. Teraz jest na razie do celi. Jeszcze moment. Dobra, spanie. Prześpimy sobie całą noc. Wstaniemy z rana, weźmiemy troszeczkę fantów i ogarniemy to. Jeszcze spanie. Dobra, i jesteśmy z rana. Bardzo ładnie. Teraz tak, bierzemy White'a, bierzemy Almonda. I gdzie są nasi... Gdzie są ludzie od nas? A, dobra, będą tutaj, pod prysznicami jakimiś. Dobra, porekrutujemy ich. Weźmiemy ich tu sporo. Kto tu jeszcze jest? Holt? Mogę was trochę porekrutować. Będziecie chodzić tak nago, naprawdę. Dobra. I mógłbym w was zainwestować trochę punktów, ale nie wiem, czy jest sens. Ja głównie w siebie inwestuję punkty. Dobra, i chodźmy zrobić dokładnie to samo analogicznie. Choć nie wiem, czy nie lepiej byłoby tu się ja nie wiem, gdzie ja chciałbym się wydostać, szczerze mówiąc. Bo wydostanie się może być problematyczne, jeśli chodzi ogólnie o przejścia. Bo przejścia są to naprawdę nieźle rozkminione. Że zawsze gdzieś jest wieżyczka. Dobra. Powoli. Dobra, bierzemy go i robimy tu wszystkich. Dobra, myk. Zaraz go załatwimy, pięknie. Strażnik, jeden, drugi, tutaj pozałatwiani, wszyscy będą. Sporo robotników, musimy nabić sobie dużo punktów, bo potem będzie to bardzo ciężkie do zrealizowania. Nie uciekajcie. Nie mamy kluczy, muszę klucze wziąć w ogóle, dobra. Ała. Już myślałem, że dostanę. Okej, okay, sporo strażników. Tamten nie zdążył nawet wystrzelić z czegokolwiek. Okej. Okay. O, mój dostał już. Nie, zostałem przełączony. Nie, skuty. Ten jeszcze nie jest. Ktoś jeszcze nie jest skuty? Dobra, z wszystkimi. Zamknięci. Dobra. Udało nam się, ile nam się udało. Zdobyliśmy trochę punktów. Bardzo fajnie. Więc to się udało ogarnąć. Oczywiście podążanie. Czy kogoś jeszcze mamy na swoim bloku, kogo możemy ewentualnie ogarnąć? Ty siedzisz w celi. Dobra. Więc spróbujemy sobie ogarnąć z innych bloków więziennych. Chodźmy i będziemy im zmniejszać po prostu ilość strażników. Dobra. Wy jesteście słabi, nie chcę was. Chciałbym, żeby to był ktoś ze średniego chociażby rygoru. Dobra, na stołówce na bank kogoś znajdziemy, dobra. 33 punkty. Obyś był tego wart. I kolejny kosztuje już 64. A, jolo, nigdy nie robiłem takiej wielkiej bandy, więc... 128, no już ciężko. W takim razie spadamy stąd. Wszyscy za mną łażą. I musimy się... W sumie to nie. Na razie wy sobie połaźcie, jak chcecie. A ja się przejdę i zobaczę, gdzie możemy uciec. Tu moglibyśmy spróbować w dół. Okej, jest to pomysł, więc tak, wołamy tu wszystkich. Niech tu poprzyłażą. Okej, spróbujemy się tu dostać. Oni mogą śmiało tam przełazić. Okej, teraz tak, jeśli chodzi o cele, tu jest heal. Heal, ty jesteś zabójcą. Ty jesteś po prostu perfekcyjny do tego wszystkiego, okej. Teraz tak, chodźcie wszyscy tu. Chodźcie wszyscy, ładnie, bardzo ładnie. Musimy gdzieś znaleźć tu policjanta, który będzie przechodził. Tu jest nasz cel. Jeśli on będzie tu wchodził, to jego nie ma. Dobra. I gangbang. Bierzemy go. O nie. Uwaga.
Idziemy. Nie wiem, czy on ma na mnie zasięg tutaj, tak? A! Dobra, ważne, żebym ja sobie zwiał. Góra i dół, góra i dół. O nie, 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 to się tak nie uda. Dobra, to się tak nie uda. Chociaż sobie pozwiedzam, poprzechodzę sobie trochę. Bo niestety ten będzie tu we mnie strzelał. Ale zbijają ostro. Dobra, nie damy sobie rady. Dobra, chociaż może... Chociaż może się uda. Jak podejdziesz do furtki, to ją otworzysz. Jak podejdziesz do furtki, to ją otworzysz. No, kurde. Było tak blisko, ale tu jest za dużo niestety tych... policjantów. Ja się zastanawiam, jak to jeszcze mogę zrobić. Tu musiałem się jakoś dostać też, ale to wszystko jest strasznie dobrze strzeżone. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem, jeśli osoba, która mi to wysłała, rzeczywiście to zrobiła, a nie jest to kogoś projekt, to jest to naprawdę genialny projekt. Przez mur się nie przedostaniemy. Tu też się nie przedostaniemy. Tutaj też nie przejdziemy. Dobra. Najłatwiej byłoby, uważam, chyba spalić to więzienie. Albo spróbować przynajmniej spalić to więzienie. Tu też się nie przedostaniemy, bo wszędzie są mury. To jest dobrze zrobione. Tutaj byśmy się musieli dostać. Tu na lewo i do góry. Tu na lewo i do góry. Chociaż w sumie moglibyśmy się dostać tu, do góry i pójść na lewo. Nie wiem, co tam jest. Dobra, zwołajmy wszystkich. Zwołajmy wszystkich. Niech to pójdzie powoli. Dobra, dwóch już jest. Jeszcze dojdzie reszta. Czekamy na was. Bardzo ładnie. Dobra, i lecimy. Chodźcie. Okej, mamy klucze. Okej, i idziemy sobie tu. Otwórzcie im, otwórzcie im. Otwórzcie im, otwórzcie im, otwórzcie im. Dobra, chodźcie, 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 tu, 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 tu. Tu chodźcie i idziemy tu. Chodźcie, idziemy, 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 idziemy. No, nie opierdzielajcie się, chodźcie, bo was policjant bije. Muszę wam pomóc, bo nie poradzicie sobie. Chodźcie. Chodźcie, idziemy, nie bijcie ich. Dobra. Nie wiem, co wy będziecie sobie radzić, ja sobie idę tędy. Zobaczymy, czy tu coś na lewo jest. Czy tu też jest wieżyczka? To jest moje pytanie. Na razie nic nie widzę, żeby nas namierzało. Kiedy? Olmont. Nie wiem, co ja mam tu w sumie jeszcze zrobić. Zastanawiam się. Chodźmy wszyscy po prostu dalej. Trochę to niestety trwa. Dobra, oni będą nas tu zaraz tłukli. Dobra, tu jest wieżyczka. Dobra, lecimy dalej. Musimy rozwalić tę wieżyczkę. Da się ją? Nie da się chyba rozwalić tej wieżyczki. Okej, wszyscy... Co? Tylu pozabijał? Okej, dobra, czyli zaczął ostro strzelać. Dobra, to ich można powyłączać już stąd. Ciebie w sumie też. I tak się teraz zastanawiam, co w sumie... ja mam zrobić. Bo taktyka na przejście w ten sposób nie działa. Dobra, wolniej może. Simpson, słuchaj. Jeśli dałbym ci kilka punktów, bo trochę zebrałem, tak? Mówmy się, że 5-6 osób to jest wystarczająco. I musielibyśmy się dostać tutaj. Dobra, spróbujemy się tu przedostać. No dobra, jak tylko ten gościu stąd pójdzie. Znowu jest inny. Dobra, i w tym momencie. No, otwierajcie. Dobra, dawać, dawać, dawać tu. Na pyrkę z wszystkimi. Dobrze. O nie, no zabijają ich. Ten, co strzela, jest strasznie... Nie,
strasznie groźny. Gościu jest martwy. Coś tam pozabijałem. Zdobyłem 11 punktów. Dobra. Nie będziemy tu mogli tak przychodzić co chwilę w sumie. Dobra, ty jesteś tutaj już tego, załatwiony. Idziemy tam drugi raz. Wszyscy od razu za mną. I lecimy tam kolejny raz. Robimy to samo. Bo ich tu teraz będzie mniej. No zapraszam. Stop. Ty jeszcze do mnie dołączysz. I idziemy. Dobra, z bronią mam o wiele łatwiej, mogę ich tu katować. Łatwo w miarę. Psa załatwiłem. O nie. Dobra, tu jest jakiś strażnik z psem, który był. Trzeba ich wybijać, dobijać ich trzeba i to strasznie. Ja się tu z wszystkimi chyba biję głównie. A nie, oni jeszcze też dyszą tutaj, dają radę. Dobra, bijemy się z wszystkimi. Okej, jakoś to idzie. Na razie ubijam ich. Jeszcze nie przyszli ci z karabinami, więc nie jest źle. Złamałem sobie broń na którymś. Dobra, ja coś tu robię jeszcze. Jestem już strasznie ranny, ale dobra, poszło. Bardzo fajnie. I pominiemy kary i wejdziemy tu jeszcze raz. I to jest na razie moja strategia na chwilę obecną. I idziemy stąd. Niech mi ktoś otworzy. Dobra, dzięki. Wszyscy jesteście wolni, bardzo ładnie, nikt z was nie padł. Teraz tak, jeszcze ostatnia chwila, 32 punkty, chodź z nami. Bo zrobisz zawsze więcej zamieszania i idziemy znowu tutaj. O, dobra, tu jest policjant jakiś. Starajmy się... O, nawet broń jakąś znalazłem od razu. Pies jest bardzo męczący, dobra. Spróbujmy położyć najwięcej, ile się da ich tutaj. O, położyli nas. Dobra, czy ktoś jeszcze tutaj dyszy? Wszyscy pozałatwiani, dobra. Sporo się tu strażników złazi, ale to jest chyba najlepsza taktyka na chwilę obecną. Dobra, i lecimy stąd, znowu robimy włączanie. Będziemy wybijać po prostu strażników, tak? Każdy z tych strażników w końcu stanie się ranny. I nie będzie ich tylu, żeby mogli cokolwiek tu zrobić więcej. Okej. Zapraszam was do mnie. Schodzimy się. I znowu to samo. Ale mnie tu załatwili, no od razu na starcie. Nie mogę... A, dostałem. Bijcie się z nimi, bijcie się. I to bardzo ładnie. Dostają. Oni tu mają słabe obrażenia, niestety, strasznie. Będzie trzeba im ewentualnie dać trochę punktów. Dobra. Bo oni tu ich tylko robią jako nieprzytomnych, a nie jako martwych. Dobra. I nieprzytomny, dobra. Robimy to w ten sposób. I tak cały czas. Nic więcej nie mam zbytnio pomysłu na to, więc zrobimy reputację. Właściwie to tak. Najbardziej mi zależą te 3 punkty. Zależy mi na tym i na tym. Powiedzmy, że tak zrobimy. Będziemy te pojedyncze punkty inwestować w nich. Dobra, jest. W końcu ktoś otworzył. Nareszcie. Zapraszam wszystkich. Na potrójnym trybie. Zaraz się tu zejdą wszyscy. Bardzo ładnie. Okej, jest ze strzelbą. Niech on sobie... A, on jest zmęczony. Pojedynczy czas i lecimy. Co jest? Utknąłem. No nie, ktoś musi mi drzwi otworzyć. White, otwieraj drzwi. Aha. Wszyscy są już nieprzytomni praktycznie. Wszyscy są nieprzytomni, no co za porażka. Tego ze strzelbą przydałoby się, ale to była największa porażka do tej pory na razie. Jeden gościu ze strzelbą jest w stanie porobić wszystkich. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Ajajajaj, dobra, włączamy tutaj, żeby za mną łazili i znowu idziemy.
Nie wiem, to jest obecnie chyba najlepszy plan na to wszystko. Dobra, gdzie tu się otwiera? Tu przyjdzie... A, znowu jest ten, co patroluje tutaj. Dobra, ja spróbuję wejść od razu go. Muszą się wszyscy na nim skupić. Dobra, jest martwy. Dobra, to ciebie wykorzystam do tego, że się tobą przejdę i zobaczę, jak to tu wszystko wygląda. Dobra, tu możemy się przed... O Jezus. Zostałeś sam. Czyli tu trzeba byłoby naprawdę dużo zrobić. Dobra, aj. Skupiłem się na wzięciu klucza, a nie na tym. Nie wiem, ilu jest tu w ogóle strażników i jak ich ubywa, ale to jest serio ciężkie do zrobienia. Wierzcie mi albo nie, to jest naprawdę ciężkie do zrobienia. Chociaż biorąc pod uwagę to, że mam trochę tych punktów, to mógłbym zrobić tak, powiedzmy, i zobaczyć, jak to podziała. Przepraszam, muszę przyspieszyć czas. Dobra. W tym momencie idziemy. Ała, już? Dobra, są martwi. Dobra, raz, dwa i idziemy. Teraz będę mógł się każdym praktycznie bić trochę bardziej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Ała! Broń jedna. I bić się ze strażnikami. Tak, żeby martwych robić. Jak najwięcej. Muszę patrzeć, czy idzie... O, idzie ktoś ze strzelbą. To w drugą stronę. Ała. Czy ty zostałeś ostatni? Dobra, ktoś tam jest tylko nieprzytomny. Dobra, martwy. Gdzieś tam zaskoczyło. Chodź, chodź, chodź. Bijcie się z nami, a nie. Pomóżcie. A nie się poddajecie. Wszyscy się poddają. Zabijesz w końcu jakiegoś, bo tak nie za bardzo trafiasz, okej. Coś tam poszło. Punktów trochę zdobyłem. No i tak to wygląda niestety. Cały czas będziemy musieli robić coś, żeby się jakoś przedostać i to będzie tyle. Weźmy sobie kolejnych ludzi na nowo, żeby wszyscy podążali. Dajmy im więcej w reputację, czyli więcej w silnego, więcej w zdolnego w walce i tyle. I to jest mój plan na chwilę obecną. O nie, dobra, już poszło. Już? Naprawdę szybko go ogłuszają. Nie wiem, kto tu ma broń jeszcze. Niestety. Trochę tutaj mało tego wszystkiego, dobra. Spróbujmy stąd spadać. O nie! Tego trzeba załatwić. Ja mogę troszeczkę odbiegać. To jest mój plus. Strzelaj do nich, gościu! O nie, tu nic nie zrobimy. Tu nic nie zrobimy tędy. Dobra, coś tam robimy. Ała, ała. Coś tam jeszcze mogę porobić, nie wiem, próbować ich obić, czy któregoś załatwić. O nie. Zabić go, dobra. Dobić, załatwić, czy coś. To jest naprawdę męczące. Uwierzcie mi, ciężko jest, ciężko jest. To więzienie jest naprawdę ostre. Dobra. Robimy to samo. I teraz spróbujemy innej taktyki. Co prawda nie chciałbym na stołówce zbytnio, bo na stołówce będzie źle, bo tam się wszyscy zejdą. A nie włączyłem podążania. Okej, mój błąd. Tak się zastanawiam, co ja mam jeszcze ze sobą zrobić. Tu chodźmy może tym razem. Chodźmy na kuchnię. Czemu nie? Chodźmy na kuchnię i zobaczmy, co tu się stanie tym razem. Albo nie. Przejdźmy się. Przejdźmy się i zobaczmy, co możemy zrobić. Tu jest ilu kolesi z karabinami? No, dużo za dużo. Dobra, i spróbujmy zrobić tu jakąś bójkę. Jakąś ostrą.
Dobra. Idziemy dalej. I spróbujmy tu coś zrobić. O nie. Dobra, od razu pozałatwiać tych z bronią. Dobra, są zamieszki, nareszcie. Okej, strzelajcie do nich, to byłoby świetne. Niektórzy tu się poddają. Ja nie mam zamiaru się poddać. 22 więźniów, dobra, są punkty. Jest nice. Moi ludzie dają radę. Tutaj podobijam sobie... O, ktoś do nich strzela. A, to nasi strzelają, dobra, spoko. Tego tutaj martwy, dobra, jest nice, jest bardzo nice. Pomogą nam trochę. Dobra, załatwić tego, bardzo ładnie. Dobra, idziemy szukać dalej sobie kogoś. Są zamieszki. Tworzę wam. O nie, tu nie chcemy iść, bo tu nas będą załatwiać zaraz. Mamy 200 punktów, dobra, jest nice. Już zdobywają ludzie broń i tak dalej, jest fajnie. Możemy przejść z jednego sektora do drugiego sektora. Chodźcie, 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 chodźcie tu. O nie, ale dostał na starcie nasz. Ale dostali teraz na starcie. Dobra, spróbujemy coś zrobić. Dobra, nie tak. Broń. Bijemy się z wami i to ostro. Dobra, zaraz może ci jeszcze się zaczną ogarniać. Co prawda, wątpię szczerze. Dobra, padł. Okej. Strażnicy padają na razie. Ktoś tam jeszcze chyba nam pomagał i koniec. Dobra, są zamieszki i to już jest dobre. I trwają cały czas. Dobra, diner. Lecimy. Trzeba to kontynuować. Trzeba to kontynuować, bo tu jest tylu strażników martwych teraz, że będzie o wiele łatwiej wyjść. Dobra, wchodzimy tu. Okej. Zapraszam was tu za mną. Teraz tak, Riot już jakiś widziałem przyszedł, więc będzie można coś postrzelać. Jak mam wyrzucić tą broń? W sumie to... Au! Tu powinna być jakaś broń. I leży. Otworzyłbym wam, ale... Dobra, jest! Włamaliście się tu, pięknie. Brać broń i tłuczemy ich wszystkich, jak leci. Teraz zrobimy sobie taką bandę, że tu będziemy nie do przejścia. Okej, jeszcze jeden strażnik. Jeszcze jeden strażnik, okej. Klucze, idziemy stąd, jeszcze jeden strażnik. Okej. Spoko. Lecimy sobie w tą stronę teraz. Teraz tego sobie załatwimy i będziemy tak sobie powolutku wybijać to więzienie. Jest to totalna anarchia. Dobra, ten załatwiony, tu jeszcze jeden. Już go ktoś tam rozbroił, bardzo ładnie. Dobra, teraz tak, tu załatwieni, załatwieni, tu ktoś idzie, ała. Załatwić tego strażnika. Nie mam broni, muszę wziąć broń. Broń, dobra, bardzo ładnie. Masz. Trzymaj. Słuchajcie. Dobra, spadamy stąd. Idziemy sobie zwerbować kogoś. Tu jest jakiś strażnik. Okej. W tej chwili nikogo nie zwerbuję. Dobra, kogoś tu sobie poza... Załatwiamy, ok, idziemy sobie tędy bardzo ładnie. Pójdziemy sobie do pokoju socjalnego. Chodźcie, 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 chodźcie. To będzie pieseł. Oni będą to odpoczywać chyba w tej chwili głównie. Dobra, są strażnicy jeszcze. O, jest możliwość spalenia tego wszystkiego. Pięknie. Będzie to długa misja, ale się opłaci. Dobra, kto jeszcze ze mną jest? Ten ze mną łazi, dobra. Bierz zapalnikę. Gdzie jest zapalniczka? Tu jest.
Nie to, zapalniczkę weź. Dobra, bardzo ładnie to teraz wszystko przypal. Chodźmy. Ty jesteś jakiś strażnik, martwy. Bardzo ładnie. Ała! Dostał! Ten, co miał zapalniczkę. Uuu, strażników się trochę namnożyło. Trochę błąd robię, że tak z nimi chodzę. Dobra, chodź mi pomóż, chodź mi pomóż. Będzie łatwiej. Dobra, ja go dobiję. Nice. Dobra, ty też się tutaj z nimi bij. Bardzo ładnie ci to idzie. Okej. Ile mamy punktów? Ponad 700. Nice. To jest długie i monotonne, ale to się uda. Ale to się uda. Teraz jak sobie weźmiemy jeszcze więcej... O, już mamy wszystko. Jeszcze weźmiemy sobie więcej ludzi. Nie mam mnie nawet kto wypuścić z celi. Widzicie to. Wszyscy są pozamykani. Nie ma jak wypuścić nas. A nie, bo jest spanie. Dobra. Jest spanie. Dobra, to zróbmy spanie. Jeszcze raz spanie. Nie wiem, czemu trzeba dwa razy, ale spoko. Dobra, i teraz tak. Wszystko się automatycznie otworzy. I my chyba zaczniemy od tego sektoru. Nie, zaczniemy od innego sektoru. Bardzo ładnie. Więc tak, są zamieszki. Bardzo ładnie to działa. My lecimy standardowo tutaj na ten teren. Wszyscy idziecie za mną. Ja sobie tu jeszcze kogoś zwerbuję chyba. Tak myślę, tylko nie wiem co prawda skąd, ale skądś sobie kogoś zwerbuję. Tworzysz mi? Czy ktoś tu będzie w ogóle? Nikogo tu nie ma, bo więźniowie się buntują, dobra. Idziemy stąd. Tutaj nie ma problemów. Tu na dole są problemy. Dobra, wszyscy są, okej, dajemy radę. Napraszam w tango. Już mam broń. Dobra, już dajecie, już wam pomagamy z bronią. Dobra, kolejny leży. Kolejny leży. Dobra, tutaj kolejny martwy. I lecimy z tym wszystkim, po kolei. Po kolei, ze wszystkimi. Może być ciężko, ale damy radę. Tu jest jeszcze jakiś z psem. Co prawda on tu niewiele nam zrobi w tej chwili. Ale tu już są kolejni, dobra, martwy. Ranny, martwy. Ała. Dobra, mamy bronię. Dobra, i realizujemy ten sam plan. Bierzemy klucze i spadamy stąd. Tu jest więcej strażników. Zbijmy ich. Ktoś tam niech broń sobie weźmie śmiało. Okej, kolejni. Ała. Coraz mniej nas, ale strażników całe szczęście też. Jeszcze jeden strażnik. Dobra. Klucze i lecimy. Chodźcie. Lecimy tu i mam nadzieję, że znowu tu będzie zapalarka. Jeśli nie ma, to będzie ciężko. Jest zapalarka. Dobra, oni tu wchodzą do nas. Dobra, załatwieni. Teraz tak, ja bym wziął tą zapalarkę. Gdzie ona tu była? Tu jest. Bardzo ładnie. I teraz nie trzeba się bać. Można to wszystko podpalić. Okej, chodźmy sobie stąd. Weźmy sobie tego strażnika. Martwy. Tu są strażnicy jeszcze. Martwy. Martwy, oj, takie kombo lubię. Martwy. Ranny. Martwy, tu kolejny idzie. Ci nie mają już tych. Tamten na górze ma. Właśnie. Paralizator. O, no dobra, robi się tu źle. Wy się z nimi bawcie. Ja bardzo chętnie pójdę, już coś podpalę. Dobra. Tu trochę można ich jeszcze zbić. Śmiało, pięknie. Musimy sobie otworzyć jakieś przejście. W sumie to tam na lewo zaraz będzie przejście otwarte. Dobra. Bardzo ładnie. Tu już wszystko sobie ogarnęliśmy. Tu już sobie wszystko ogarnęliśmy. Teraz możemy drzwi rozwalić w sumie jeszcze.
Dobra, drzwi są rozwalone. O nie, na górę, spadajcie szybko. A właśnie, chciałem powiedzieć. Chodźcie na górę, bo jak to się spali, to my sobie tędy wyjdziemy. Kurde, nie spali się tak szybko. Tu są jeszcze strażnicy. Trzeba ich trochę załatwić, bardzo ładnie. Tu jest jeszcze jakiś strażnik, którego bym chętnie załatwił, dobra. Teraz tego bierz. Bierzemy go, on nie ma nic. Dobra, jest nas tu jeszcze trzech. Na dole się coś zaczęło ostro palić. Tu się nic nie dzieje. Ale na dole, słyszę, jest ostro. Na dole jest naprawdę ostro. Dobra, więcej was tu. Dobra, jakby ktoś tu... O! Gdzie z tym? Dobra, martwy. Tego zbijmy na szybkości. Strażacy. Trzeba strażaków załatwić. Dobra, nieprzytomny, martwy. Teraz tego, martwy. Martwy. Martwy, dobra. Idzie kolejna seria strażników. Dobra, tu ktoś sobie łazi, tam ktoś sobie łazi, bardzo ładnie. Ty tu nie psikaj, bo to jest nasza droga ucieczki stąd. Ja czekam, aż to się najpierw spali, a potem będzie można stąd zwiać. Całą ekipą, dobra. Jest na górze taki... Aaa, co ma paralizator. Aj, wszyscy dostali. Dobra, trudno. Ile mamy punktów? Z 1000? Diner. Myk, idziemy poszukać ludzi. Czas wolny, dziedziniec, dobra. Słuchajcie, potrzebujemy ludzi. Chodź ze mną. 128, schodź ze mną. Wy jesteście ciężcy, więc dacie radę. 256 i teraz 500 coś mi potrzebował wydać. Tyle już nie chcę wydawać, dobra. Jesteście silni, więc nie giniecie. Tak szybko i pięknie, dobra. Lecimy sobie za to. Dobra, tu. Wszyscy za mną podążają, ten jeszcze nie podąża, dobra, już. Przyspieszymy sobie czas troszeczkę. Musimy mieć najpierw jakąś broń. Więc wbijamy tu, na ostro. Gdzieś tu słyszę strażaków chyba. Dobra, mam pałeczkę. Dobra, udało się. Więcej strażników. Okej, padł. Na dole, uważajcie. Moi powinni szybciej bronię zbierać, a tak nie za bardzo, żeby się jakoś palili z tym wszystkim. Okej. Jest spora ekipa, która łazi za mną i to mnie cieszy. Dobra, i tu już się zrobiło jako zamieszki, to mnie cieszy bardzo. Pójdziemy sobie górą, bo to nas zestrzelą inaczej. Pójdziemy sobie tędy w sumie. Tu na górę. Tu jest masa, po prostu morze martwych strażników. Góra, uważajcie. Dobra. Po kolei ich tu pięknie. Dobra, pozałatwiani, tu jeszcze na dole jest jakiś. Też załatwiony. Na górze jeszcze jakiś szedł, ale nie wiem, czy to cokolwiek da. Czy tu cokolwiek zrobimy? Zjemy stąd, dobra, słuchajcie, lecimy stąd. Co jest? Dobra, jeszcze tego policjanta. O nie, spadamy stąd, dawajcie. Dobra, ja go załatwię. Dobra. A! Dobra, i tyle, zbywamy stąd. Spadamy stąd, tu się dziura zrobiła. Kto tam jeszcze łazi? Wy we dwójkę łazicie. Dobra, i ty jeszcze też uciekniesz. Okej, pominiemy kary. Teraz musimy pójść którymś z nich. Więc teraz tak, Wyatt i Donnelly jeszcze muszą za mną pójść i zwiejemy sobie całkowicie z tego więzienia. I plan jest piękny, dużo anarchii, dużo palenia, dużo wszystkiego i można sobie zwiać śmiało. Dobra, więc zapraszam was tu. Nie chcemy już nic z tobą mieć do czynienia, dzięki. Donnelly. A Wyatt został zamknięty, czemu? Wyatt, coś ty zrobił.
Ale jesteś sam, to tobą bardzo łatwo pokieruję po prostu do wyjścia. Otworzy tu ktoś? Otwórz. Dzięki. Ja tak po prostu sobie przejdę. Myk, myk. Game over. Dzięki. Banda? Troszeczkę bandy padło. Potem jak ogarnąłem, że opłaca się wydawać te punkty, to już naprawdę poszło. Wow, tych policjantów, to ja zrobiłem tutaj masę. Zrobiliśmy ponad godzinny odcinek. Mam nadzieję, że się wam to podobało. Jest to po części też w zamian za to, że poprzedniego dnia odcinka nie było. Wow. Naprawdę wow. Piszcie, co chcecie, myślicie, co chcecie. Ja jestem osobiście zadowolony z tego, jak na tak ogarnięte więzienie byłem w stanie w ogóle cokolwiek zrobić. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście czekam na wasze mapki, jak będziecie je uploadować na Steam Workshop, czyli oczywiście na warsztat. Póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!